vysílá každou noc od Aše, od Tater signály o pomoc. Radio Amatér, pan Morze, moudrý pán, za dlouhých večerů, když býval, netušil, co zazní v éteru. Táty, táta, dědeček, mámy, máma, babička, tréva, trévy, soudeček, víno, svínka, opička, OKB 525, relaci začíná, ruší ho V3S, armády proklíná, než jeho SOS ozve se nad světem. Jedo ho z půdy pryč, vyžene koštětem. Táty, táta, dědeček, mámy, máma, babička, tréva, trévy, soudeček, víno, svínka, opička, láska, z lásky dětičky, kázka, s kázkou starosti, tóny, z tónů písničky, smích a s ním jen radosti. Radio Amatér nemůže v noci spát, přejmě ho neláká zpívat, s kamarády se smát, nechce se milovat, anebo nemá s kým, a tak jen posílá dál po vlnách tenhle rým. Táty, táta, dědeček, mámy, máma, babička, tréva, trévy, soudeček, víno, svínka, opička, láska i bez ní dětičky, láska i bez ní starosti, tóny z tónů písničky, smích a z ní jen radosti, jen radosti. Ale to będzie potem, ale to będzie.
20. Tak to mi na dobu 20. Já přicházejí zpívat. Tobě rozpívat. Slyšíš? Kdybyš se dal... Bardzo mi przykro, że nie mam tutaj, bo muszę krzyczeć. Ale ja sądzę, że się trochę ściszycie, przynajmniej na 5 minut. 20. spotkanie. Dlaczego? No cieszę się, że taki duże grono dzisiaj. Że... Przyjechało to z wszystkich stron, no ale cieszę się, że zwiększyła się grupa Czesko. Brawo! Po mój czas jest, że gdybym są jeszcze po trzej koledzy, a przewalcowała nas Polska. Przewalcowała nas prawie, że 19 razy. Ale teraz widzę, że duże grono. Witamy Ostrawę. Witamy Czeski Cieszyn. Witamy Szenów. Witamy Mosty Jabłkowa. Witamy Karpentów. Trzyniec jest do Boga, ale to Trzyniec. Chyba jeden z najstarszych krótkofalowców w okolicy Trzyńca i Czech, co i można powiedzieć Czech. Mój nauczyciel. Dzień dobry. Ale widzę, że dzisiejszy dzień nam pokazał, że to trzeba robić dalej. Niektórzy się starzeją, ja też. Ale mam tu młodego. Kiedy to będzie nadal, mi pomogą. I sądzę, że tak jak w dzisiejszym roku, przyjechało tyle ludzi, że w następnych latach ponownie będziecie przyjeżdżali. Dlatego, że ja wszystkich znam, ale skleroza już się ciśnie i mnie. Ja bym poprosił, kto tu jest pierwszy raz? No to stójcie i przedstawcie się. No najstarszy Olzia. Nie? Zmilany, w tej starej chałupie, pamiętasz? W starej chałupie. Gdzieś nowo budowu. Jego młodego syna. 50 lat temu. No. To jest to jeszcze tu był. Stefan Paweł 9, Uszula, Violetta, Grażyna. Gustaw, witamy cię. No i można powiedzieć, że zaczniesz następnych 20 lat. Tu jeszcze ktoś się nam zgłosił.
Pierwsza. SP9, Gustaw, Zygmunt, Paweł, Mikołowski, klub krótkofalowców. Jarku, korzystając z okazji, że wywołałeś do głosu, klub Mikołowski postanowił też uhonorować. Już raz Oscara klubowego dostałeś od nas. Natomiast teraz taką pamiątkę na 20-lecie tych spotkań, co by kolejne 20 lat tutaj dobrze przebywało w miłym towarzystwie. Zawsze z miłymi ludźmi, żeby ci to przypominało właśnie te spotkania. Proszę uprzejmie z najlepszymi życzeniami. Słynne zdjęcie ze swoim słynnym kapeluszem. To jest było zdjęcie robione właśnie w klubie. SP9, Maria Roman, Paweł po raz pierwszy i taka pamiątka od klubu krótkofalowców ze Straży Ochotniczej Pożarnej SP9YST. Abyśmy się mogli zawsze w tym gronie spotykać. Dziękuję. Dziękuję, żebyście zawsze przyjeżdżali. Ale tak już tutaj w tej chwili, proszę bardzo. Andrzej SQ7, brawo ze Starachowic. Były ewentualnie reprezentant. Witamy. Pierwszy raz jestem i bardzo dziękuję za gościnę. I małżonka też, ale bez nas. Może tak jak było zawsze, to zwyczajem, to następnie się przedstawię sami. SQ9 CCA Żywiec. Klub SP9 PSB. Podamy Karola. SP9 Olga Halina, Wanda, Karol, Cieszyn. I moja połowica. Maria, Kurek, Tomasz, Cieszyna. Na tym spotkaniu ja już po raz 18 chyba generalny. Mi się Alfred zgłasza, że 19 razy. Tylko się nosi. Nie, trzeba tak policzyć, że na to Witam serdecznie. Cieszę się, że mogę tu się poszkodzić. Zwinujcie się, jak przyjeżdżą. Nie. No, to jest 20, ale to ja nie był pani. Nie, ja byłem chyba 5 No proszę, teraz to sami znajomi, będę Dwa lata ty budynku. Witamy rocznicę.
zrovna nevěděl. On má to zatím, ale tam tam je dobré dát taky lomu. Vítáme všech srdečně. Obligatory. I vítáme ještě všech těch, kterých nepřivítali. Zapraszamy na następne spotkania. Życzymy miłego pobytu. Jeszcze Heniek z oddziału. Ja jeszcze słowo może. Ja jeszcze tylko, jakbyście dawali prezenty, to jeszcze my tu ze swojej strony. Chcemy się to obradować tak. Specjalnie ryczko. Specjalnie do Czesławeku. Na pamiątkę i do modulacji. Pracowałem, więc zapraszamy do zarodzimy do dalszego rozwoju. Jaki będzie klimat, to się do tego ubiegł, nie? Nie wiem, czy to dobre, ale mi się wydaje, że... Jakby się ochłodziło, nie liczyli z tym, że się może ochłodzić, ale jest ciepło. Jest ciepło, także nie muszę mieć ubrana, ale super, dziękuję. Teraz muszę już do Krakowa czymś jeździć, nie? Jeszcze proszę o chwilę ciszy. W imieniu śląskiego oddziału w Katowicach chciałbym serdecznie podziękować Jankowi OK2BiKu, z DXT za zaproszenie, chociaż w zasadzie zapraszać to tu nikogo nie trzeba. Za trud włożony w organizację tych 20 spotkań. Ja myślę, że każda forma integracji krótkofalowców, jacy by nie byli, a tutaj w tym przypadku OKA i SP9 najczęściej, chociaż nie tylko, jest warta popularyzacji, warta pochwały, bo ten trud włożony w to, że ktoś to organizuje co roku i się mamy możliwość spotkać, właśnie zwróciłem uwagę, zasługuje na pochwałę. No, musicie sami popatrzeć, tworzymy prawie że park jurajski i rzeczywiście jeśli nie będzie tego młotego na rybku po, że tak powiem, stronach granicy, to rzeczywiście będzie problem z kontynuacją działalności krótkofalarskiej. Pozwoliliśmy sobie tutaj w ramach Śląskiego Okręgu takie podziękowanie dla Ciebie zrobić. Podziękowanie dla Jana Matyki OK2BiKu za twórczy wkład w integrację środowisk krótkofalarskich OK2 i SP9 z okazji 20. spotkania krótkofalowców sam bez kudów. No i liczymy, że następne 20 jeszcze się odbędzie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Ja sądzę, że było zacięte spotkanie nasze i można teraz sobie wspólnie, żebyście wspólnie się poznali, bo są momenty, że wiem, że niektórzy się tu pierwszy raz spotykają. Nie ma okazji się spotkać w eterze, nie ma okazji się spotkać u Jelenia w Cieszynie. Dlatego, że jest ładna pogoda, ja bym prosił Was do zdjęcia, takiego wspólnego zdjęcia teraz, kiedy nam ładnie zaświeciło słońce. Bo jak patrzałem wczoraj na telewizję, to napadał śnieg. Ale u nas 4 lata temu, 3 dni po spotkaniu napadało pół metra, nie pomału, co ogród kompletny. To tam spotkało teraz Austrię. Dobrze, to zapraszamy na zdjęcie na zewnątrz. Reszta do roku, tak? A gdzie jest szeryf? No szeryf musi być na przedzie. Szeryf gdzie jest? Szeryf! Rafał, do przodu na środek. Panie do przodu. Tablicy nie ma. Panie do przodu. Jasne, ale to
bo więcej jak 1,80 m do parteru. Nie będzie przychodzić do tego. Zaglądaj tam na fotoreporterów. Witamy. To miałeś kolana, Bożu. Do parteru. To jest strawa. Dyrektora. Jeszcze kawałek i w robie będzie. Na studnie, za mnie wpadło. Zrobić zdjęcie, że statyw idzie na ten tryb. Róbcie zdjęcie, bo się zęćmi. Teraz trzeba zdjęcie. I no Kajko, potem szukać te zdjęcia. Dobra. Będziemy. Dziękujemy za zdjęcia. Cofnijcie się. Będą się wam. Ja bym to ściągał codziennie to. Witamy Cię, panie kolego. Widzisz, spotkanie Polska-Czechy. I tak to rośnie, krótkofalarstwo rośnie. Pamiętasz, jak Kamika była taka mała, jak tu przyjechała pierwszy raz? Pierwszy raz, no. Najmłodsza krótkofalowie. A teraz już prawie, że... Teraz było osoby. Kolega, popatrz tam, kolega, jadą. Kilo sera. Na dwójce albo gdzie to można ją spotkać? Zobaczymy, co to będzie. To się trzeba takim urodzić jak Keniutek. Dobra. Ja na 80 tak nie za bardzo. Dlatego ci nie znają. No nie znają mnie. Zgubił się między Rymiruskami i Amerykanami.
bo to na 80-ce ja mam antenę dopasowaną z cewką musiałem mieć, bo w bloku mieszkam. Także mam taki dipol jeszcze skracany i to mam dopasowane zadzie na do cyfrówki, a nie do fonii jako takiej. Janku, kłobuk. Tak, ale to wygląda w ten sposób. Może ci pierwszy powiedzieć. To jest prezydent tutaj klubu wszystkiego na Beskidzie. Sam po sobie. Cześć. Cześć. Jak możesz tu nakręcić? Mogę, wszystko mogę. Tak pójdźmy przed budowę. Żeby to wszystko grało. No bo my się ostatnio widzieli na jakimś tam zjeździe SPDX, ale dwa lata temu. Ale parę lat temu. No. Dlatego, chyba jak było w Ustroniu. Jednak w Ustroniu. Dlatego, że ja mam jeden problem. W Ustroniu to więcej. Trzy lata. Ja mam jeden problem. Zjazd SPDX klubuje zawsze 18.09. Tak. A ja w tym roku miał 70 lat. Tak, jak nie mógł. Już na 70. Ja mam. Tak, jest za parę dni temu. Tak, próbujesz mnie dogonić. Co? No ja tu też mam taką jadą. Teraz najmłodszy to z 9 okręgu w SPDX, 12 lat ma i jest w SPDX klubie, a ode mnie z mojej wsi dwóch chłopaków, którzy już w wieku 14 lat zostali pełnymi drzwiami. No to chcecie to prowadzić. No tak to miałeście zwiść. Czy to honorowe? Miło się zrobić w ten sposób, żebyś jak to chodzi na to? Zrobił z innego kraju. Fajne zimne. Może ty chciałeś pić? Ja potem jadę autem. Wypił. No, ale to. Joda nie muszę wypić, bo ja wieczorem zawsze. Ale dobre, bo zimne. Ja sobie przyłożę. Ja sobie kupuję bałki. A ty nie chcesz? Wrócimy to. Czy zwiem do roboty rano? Tak? A ja mam dzisiaj do roboty. To dobra. Idziesz na nas? No i co, nie dam oczyka? Tak? Gdzie tak? Nie dadzą. Co ty chcesz? Pianę wypić? Kamera chce pianę wypić, no? Powiedz, żeby pianę na płyce, jak cygą. Przedstawiaj ten kawał, jak cygą poszedł na karę śmierci? Nie. Mówię cygą na karę śmierci, nie pytałem. Jakie mu ostatnie życzenie? Czy mieszaj do mężony, albo coś tamtego. No, mamy tego, utrasik niebieski. Na jedzenie dokładają, żeby jeszcze na inne były, nie? Na pewno nie kupią takie. A, trafę. O, dyrektor. Dobrze. Nic się nie ma, będziesz na drugim filmie tutaj. Będziesz kleił. Zaczynamy na radę. Zrobię sobie z dwóch jedyny.